Wrchczadeczka to jeden z przysiłków jaworzynki w Beskidzie Śląskim. Tutaj Lasy Państwowe od lat zajmują się hodowlą głuszców, które zostają później wypuszczane do lasów nie tylko w Polsce. Głuszec jest to ptak, który jest w herbie naszego nadleśnictwa Wisła. Na tych terenach po I wojnie światowej występował dosyć licznie, a za czasów Habsburgów, którzy władali tymi terenami, szczególnie w masywie Baraniej Góry i okolicznych górach, głuszce były spotykane i polowano na nie. Ten gatunek został wzięty pod ochronę w 1995 roku. I pod koniec lat 90. zrobiona inwentaryzacja głuszca w Beskidzie Śląskim wykazała, że jest go drastycznie mało, bo około 10-15 osobników, więc postanowiono założyć wolierową hodowlę na terenie naszego nadleśnictwa, na terenie obecnie Karpackiego Banku Genów. Od 20 lat, czyli od 2002 roku, hodujemy tutaj w wolierach głuszca i wypuszczamy, uwalniamy na wolność, wsiedlając w Beskidzie Śląskim, Żywieckim, generalnie w Karpatach, w Sudetach. Przez te 20 lat udało się wyhodować prawie 1200 ptaków, z czego 1000 zostało tutaj sprzedanych w kraju, uwolnionych w kraju, natomiast około 200 do hodowli zagranicznej, do Niemiec, Austrii, Litwy, Łotwy, Estonii. By ta działalność mogła być dalej prowadzona, 6 czerwca 2022 roku podpisana została umowa pomiędzy Lasami Państwowymi a Katowickim Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiaj podpisaliśmy dwie umowy na dofinansowanie dwóch zadań dla Lasów Państwowych. To łącznie około 100 tysięcy złotych dofinansowania, które przeznaczone zostaną na ochronę gatunkową głuszca oraz na wsparcie edukacji ekologicznej. Wsparcie edukacyjnej działalności nadleśnictwa Wisła dotyczy głuszców, ale także edukacji związanej z rolą pszczół w ekosystemie leśnym. Pasiekę mamy tutaj typowo usadowioną na lesie, a w tym roku powstał taki budynek edukacyjny, który w bezpieczny sposób może pokazać z bliska pszczoły, właściwie lot tych pszczół i prace, które tutaj mogę sobie wykonać, w bezpieczny sposób przedstawić przez szybę wszystkim uczestnikom różnych grup, które będą zainteresowane takim oprowadzeniem, rozwinięciem tematyki pszczelarskiej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspomaga bezpośrednio lasy w ochronie przyrody. Ochronie przyrody tej szeroko pojętej, tej, której bezpośrednio tutaj mówimy o kwestii gatunków ginących, czyli tutaj bezpośrednio głuszca, którego tutaj mamy woliery hodowlane i tu po prostu wyhodujemy nowe pokolenia głuszca, który jest później wprowadzany bezpośrednio w swoje siedliska naturalne, z których kiedyś został po prostu wyparty. Ważne zadanie to ochrona czynna przyrody, to ochrona zagrożonego gatunku, jakim jest głuszec. To też działanie, które pokazuje, że także w tym aspekcie czynnej ochrony przyrody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska robi bardzo dużo i są to dla nas bardzo ważne zadania. Coraz częściej mamy doniesienia, obserwacje, że te głuszce są w naszych Beskidach. Nie są już gatunkiem skrajnie nielicznym. Widuje się ślady. Jest to gatunek płochliwy i trzeba umieć zauważać ślady jego bytowania, bądź czasami trafi się szczęście, że się tego ptaka zobaczy.